A tym bardzo ważnym tematem i bardzo ważnym gościem jest pan profesor Bogdan Szafrański, Polonia Instytut Ekonomista, wykładający chociażby w uczelni Wistula. Łazarskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Zacznijmy od Stanów. Przechodzimy do rozmowy o Stanach Zjednoczonych. Donald Trump zdaje się, że ma problem, aby być kandydatem Partii Republikanów na prezydenta. Ponoć się pojawiły takie informacje, że może nie być dobrze widziany przez partię republikanów. Natomiast mnie się wydaje, że to jest raczej gatunek fake newsów i zarówno republikanie, teraz już jest za późno, żeby pojawili się poważni kandydaci na prezydenta. W końcu prawybory demokratyczne są w pełnym toku i raczej zbliżają się ku końcowi, więc republikanie nie mają za dużego wyboru, żeby kogoś innego na to stanowisko desygnować. Również Donald Trump celowo, można powiedzieć, w pewnym stopniu udawał republikanina 4 lata temu, więc on też wie, że jako niezależny kandydat ostatnio nie rozpierał w 91-92 w tej kampanii wyborczej, jemu się udało zdobyć kilkanaście procent, więc ani Donald Trump, ani republikanie nie mają, nazwijmy, interesu, żeby się rozstać. Chociaż to współżycie Donalda Trumpa z Partią Republikańską nie było proste. Jeszcze w kampanii wyborczej Donald Trump mówił, że czasami tak mówił, że w zasadzie walczy z dwiema partiami naraz. No, to prawda. Jak mówił, że trzeba osuszyć bagno, drain the swamp, to oczywiście miał na myśli nie tylko elitę partii demokratycznej, ale również wielu republikanów, którzy jak się zadomowili w Waszyngtonie, to również jako zasiedziali Trump dość negatywnie ich działania, decyzje, postawy oceniał. Teraz na końcówce pierwszej kadencji Donalda Trumpa chyba na poważnie, czy to co nieco poważniej wraca temat impeachmentu, ile w ogóle kiedykolwiek zszedł z agendy informacyjnej w tej kadencji, jest realna szansa, żeby demokraci dopięli swego i żeby ta kampania była toczona nie pod względem rozliczania dokonań Donalda Trumpa i jego administracji, ale pod względem impeachmentu prezydenta. No, takie są nadzieje demokratów. Oni mają bardzo słabych kandydatów na prezydenta. Nikt z nich w starciu z Trumpem wydaje się, że nie ma szans, więc próbują podkopać reputację prezydenta Trumpa i tym narzędziem jest impeachment. Zresztą od samego wyboru 3 lata temu taki był plan demokratów. Można przypomnieć, że jak przestał być szefem DNC, czyli Democratic National Council, niesławny podesta, to jego maile, jego wypowiedzi w dużej mierze były przyczyną, że Hillary Clinton straciła głosy. I następca Tom Perez w styczniu, lutym 2016 roku powiedział, że są 3 cele partii demokratycznej. Po pierwsze, kontynuujemy Not My President, tą akcję, która była oczywiście bardzo głośna w grudniu, styczniu, na przełomie przed zaprzysiężeniem prezydenta. Drugie, no to to Russian Gate, czyli dalej babranie Trumpa, że to on z Rosjanami, z Putinem doprowadził do wzmowie, do przegranej Hillary Clinton. No, to się nie udało. No trzeci, akurat słuszny postulat, trzeba odzyskać głosy klasy robotniczej, farmerów, ludzi z nizin społecznych amerykańskich. To też się nie udało. Także impeachment wydaje się jedynym narzędziem, żeby wygrać, no ale w Senacie szanse na wygranie, czyli żeby przekroczyć granicę, która jest niezbędna do skazania i do impeachmentu, to jest niemal na razie niemożliwe. No właśnie, bo jak wygląda sama procedura, to jest tak, że jest to technicznie możliwe, żeby to czasowo spiąć jeszcze w tym roku przyszłym odwołać prezydenta Trumpa? Znaczy no, to wszystko zależy, jak szybko by całe te procedury były przeprowadzane. One się już rozpoczęły, tak nieoficjalnie jeszcze miesiąc, 2 miesiące temu. Oczywiście ten temat Joe Bidena, jego syna, Ukrainy jest teraz głównym motywem, nie Rosja.
kongres już przegłosował, że dalej idziemy w tym kierunku, mając większość, oczywiście nie było to trudne, jakkolwiek wszyscy republikańscy przedstawiciele w kongresie byli przeciwko, prawie wszyscy demokraci byli za, także procedura się zaczęła, natomiast jej uwieńczeniem powinno być sformułowanie rzeczywiście uzasadnionego oskarżenia, udowodnienia, że prezydent Trump przekroczył prawo i to w sposób taki, no, rzeczywiście widoczny. To przekroczenie powinno być takie, że nie powinno być wątpliwości. I wówczas to Senat, a tam większość mają póki co Republikanie, a tam chyba 2/3 potrzebne jest na przegłosowanie, więc musiałoby kilkunastu Republikanów nagle zmienić zdanie. To głosowanie w kongresie, gdzie wszyscy Republikanie byli za Trumpem, no, wskazuje, że raczej nie zmienią swojej afiliacji pod wpływem jakichś tam, jak na razie, wątpliwych, jeśli chodzi o jakość oskarżeń. No właśnie, bo pan profesor wymienił w studio, profesor Bogdan Szafrański, Polonia Institute, pan wymienił dwie afery, które mogłyby postawić Donalda Trumpa w stan oskarżenia i rozpocząć procedurę impeachmentu, czyli najpierw Russian Gate'a wcześniej. No to się nie udało. To się nie udało. Kwestia udziału służb w osobieniu kandydatury pani Clinton też się nie udało, więc jest kolejny, trzeci pomysł, tym razem ślad ukraiński. Tak, dokładnie. Tam oskarża się Trumpa, no i osoby z jego otoczenia, w tym prawnika Giulianiego, że oni zrobili taki, no nazwijmy to, niestosowny deal w stosunkach międzynarodowych, mianowicie, że prezydent Trump celowo wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy, a w rozmowach nie tylko prezydenta Trumpa, ale również innych, jakby przedstawiono prezydentowi Zełenskiemu, prezydentowi Ukrainy, no, ofertę, pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc amerykańską, jeśli zostanie wznowione śledztwo dotyczące firmy jeszcze z czasów Janukowicza, w której ważną osobą, różnie się mówi, jako członek Rady Nadzorczej, czy też członek zarządu, był właśnie syn Bidena. No, można powiedzieć, że Biden w tamtym czasie, jakby to przyjrzeć się, również z pozycji władzy amerykańskiej, wydaje się, że naciskał, żeby uciąć to dochodzenie. Teraz Trumpowi, jak tak się przynajmniej oskarża, zależałoby, żeby ponownie wszcząć to dochodzenie, no i żeby zobaczyć, czy właśnie młody Biden, jak i jego ojciec, czyli główny kandydat republikański, też nie nadużyli władzy. To jeszcze do ekonomii przejdźmy na koniec naszej rozmowy. Wszyscy mówią, że idzie kryzys, że jest ten moment, kiedy prosperity gospodarcze w Stanach zacznie się kończyć, kiedy te cyfry, którymi chwali się w kampanii Donald Trump, czyli najniższe bezrobocie wśród wszystkich Amerykanów od iluś lat, najniższe wśród osób czarnoskórych od iluś lat, że te wszystkie wskaźniki zaczną spadać. Tak, rzeczywiście, ale to jest, można powiedzieć, nadzieja nieprzychylnych Trumpowi komentatorów. Wczoraj mieliśmy najwyższy poziom wskaźników giełdowych w Stanach, czyli ponownie rekord został pobity. Specjalnie spojrzałem, jak się zakończył, mówię o przedwczorajszym. Wczorajszy dzień w zasadzie jest na zerze, więc nie wiadomo, czy pójdzie w górę, czy w dół. Około północy będziemy widzieć, jak się zakończy dzień dzisiejszy. Wskaźniki nadal... Jeszcze jest rok. Tak, jest jeszcze rok. Dużo się może zdarzyć, wszyscy wieszczą kryzys. Natomiast ponieważ pod naciskiem zresztą Trumpa Fed, bank centralny, zaczął obniżać stopy procentowe, można tu przypomnę, że od czasu elekcji Trumpa 9 razy podniesiono o minimalną, o 1,4%, ale w sumie o 2% stopy procentowe, a teraz już trzeci raz mieliśmy obniżkę. Jeśli bank centralny będzie kontynuował, czyli co kilka miesięcy będzie obniżał stopy procentowe i dopuszczał dopływ pieniądza do gospodarki, to pozwoli utrzymać sytuację gospodarczą
w Stanach Zjednoczonych na poziomie na tyle dobrym, że może nie będzie kryzysu, tak by chcieli demokraci i ich zwolennicy. Profesor Bogdan Szafrański w studio Popołudnia Wnet. Pytanie o te bilateralne stosunki. Mamy informacje z wczoraj na wspólnej konferencji prezydenta i pani ambasador Georgette Mosbacher, że będzie zniesienie wiz 11 listopada. Opozycja mówi, żadna zasługa prezydenta. Jeżeli ktoś tu jest, jeżeli ktoś ma takie zasługi i powinien być chwalony, to pani ambasador Mosbacher. No, prawdą jest to, że bez pani ambasador Mosbacher, i tu można powiedzieć, że tak jak pani ambasador przyłożyła się do tego zadania, każdy z poprzednich ambasadorów mógł to zrobić, a nie zrobił przez długi okres czasu. Jednak prezydent Duda, spotykając się bardzo często z prezydentem Trumpem, wspominał i na pewno używał dobrych argumentów, że dla Polaków, dla Polonii jest to ważne wydarzenie, żeby w możliwie szybkim czasie, a w szczególności, ponieważ prezydent Trump obiecał zniesienie wiz, czyli wprowadzenie Polski do tego programu Visa Waiver, przed końcem kadencji. No, na pewno te rozmowy wpłynęły i na prezydenta Trumpa, i wpłynęły na panią ambasador Mosbacher. To jeszcze kończąc, ile w tej decyzji było polityki, a ile czystej statystyki odrzuconych wniosków o wizy? No, na pewno najważniejsza była jednak statystyka. Można było nawet zupełnie inaczej. Pani Mosbacher zachęcała osoby, które kwalifikują się, żeby dostać wizę, żeby jak najwięcej ich składało. Można było jeszcze zniechęcać tych, którzy słabi są, i to nawet można by powiedzieć jeszcze szybciej i bardziej efektywnie, by można te 3% zejść poniżej. Ale z drugiej strony decyzję wydają urzędnicy. Urzędnik zawsze ma ten margines dowolności. Dokładnie, i na pewno gdy przykazano konsulom, żeby jedynie w sytuacjach naprawdę drastycznych i tam, gdzie powinno się nie dać wizy, tylko takim osobom ich nie przyznawać, a osoby, którym no, można darować już jakieś stare grzechy, albo one są niewielkie, żeby jednak wizy były przyznawane. Jeśli była taka praktyka, no to oczywiście to też pomogło. A sam termin od decyzji, od tego momentu, kiedy się okazało, że Polska spełnia te formalne warunki, żeby wejść do programu Visa Waiver, do momentu wprowadzenia tego w życie, to jest jakiś sygnał chęci, siły polskiego rządu, sympatii dla Trumpa, czy to też czysta urzędnicza machina? To widać, że Donald Trump z jednej strony czuje sympatię do Polaków, z drugiej strony dobrze wie, bo to Steve Bannon kilka miesięcy temu potwierdził w rozmowie, w wywiadzie przeprowadzonym z nim, że Donald Trump wie, że Polonia w tych kilku kluczowych tak zwanych swing states, tam gdzie 50% na 50% mniej więcej były głosy, a mówimy o Pensylwanii, Wisconsin, Michigan, w mniejszym stopniu Ohio, to w tych stanach te kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy głosów Polaków za prezydentem Trumpem mogłyby być właśnie tymi, które z jednej strony pozwoliły mu wygrać te stany, a w rezultacie wygrać prezydenturę. Także Donald Trump wie, że w dużej mierze dzięki Polakom został prezydentem, w związku z tym jego sympatia jest uzasadniona. I tak nawet wydawałoby się w czysto administracyjnej procedurze tkwi polityka. Profesor Bogdan Szafrański, Polonia Instytut Uczelnia Łazarskiego, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Profesorze, co istotne, ostatnim gościem, my jesteśmy już po terminie, 4 minuty później 18, w zasadzie już 5 minut później 18, pora kończyć Popołudnie Wnet 7 października. Dziękuję oczywiście realizatorom, wydawcom i mówię do usłyszenia, a usłyszymy się w piątek o godzinie 16:00.